Cześć! W dzisiejszym filmie chciałam Wam opowiedzieć o tym, jak ćwiczyć na dworze. Nie w jaki sposób, tylko jak się ubrać, żeby móc ćwiczyć na dworze. Jestem świeżo po treningu i weszłam tylko do domu, postanowiłam nakręcić taki film, bo na pewno będzie to dla Was przydatne, bo to, co ja dzisiaj zrobiłam, było szczytem głupoty. Jak się przygotować do ćwiczenia na dworze? Chodzi głównie o ubiór. To będzie szybki filmik, kilka wskazówek, może Wam się przyda, bo jak widać na moim przykładzie, nie każdy może sobie z tego zdawać sprawę do końca. A mianowicie, poszłam pobiegać, stwierdziłam, że czas najwyższy, jest ta godzina, okej, idę biegać. No i ubrałam oczywiście leginsy, bluzkę termoaktywną i bluzę. Koniec. Po pierwsze, ja teraz pokażę Wam, jakie popełniłam błędy. Zapomniałam frotki do włosów, a była wichura straszna, więc zero przyjemności z biegania, bo włosy miałam wszędzie, w ustach, w nosie, w uszach, wszędzie. Po prostu nic nie widziałam, bo zakrywały mi całą twarz. No to troszeczkę powiem Wam, że kolidowało z moim treningiem. Zrezygnowana wróciłam do domu po 15 minutach. I dodatkowo tak, było zimno, a ja wziąłam tylko bluzę. Powinnam wziąć jeszcze kurtkę i chociaż troszeczkę cieplej się ubrać. Jeśli chodzi o leginsy, to okej, to miałam długie spodnie, buty, wszystko w porządku. Ale było naprawdę chłodno, więc jeżeli macie też rękawiczki takie typowe do biegania, to wykorzystajcie je, bo ja gdzieś mam, ale nie wiem gdzie, stwierdziłam, że mi niepotrzebne. I tak poszłam biegać. Teraz chcę Wam pokazać kilka rzeczy, które mogą być dla Was pomocne. To więc po pierwsze, sprawdzajcie wcześniej pogodę. Nie róbcie tego jak ja, że idziecie na żywioł i ubieraliście się tak jak zawsze, ubieracie się do treningu i koniec. Sprawdźcie pogodę, bo jest czasami zdradliwa. To, że świeci słońce, nie znaczy, że jest ciepło. Więc ja zapomniałam frotki. Po pierwsze, pamiętajcie, żeby związać włosy, bo naprawdę to jest mega niekomfortowe, bo tak naprawdę nic nie widzimy, jak biegniemy czy cokolwiek trenujemy na dworze, no to nic nie widać, bo włosy są wszędzie. Po drugie, jeżeli jest naprawdę chłodno, ubierzcie kurtkę, albo jak nie kurtkę, to ciepłą bluzę. Ja mam dwie bluzy, które uwielbiam, zresztą jedna jest z Lidla. Druga siostra mi kupiła i przywiozła z Holandii. Pierwsza jest zwykła, na pewno widzieliście już ją nie na filmikach, tylko na zdjęciu. Ona ma fajne, bo można tutaj, nie będzie się zawijać, ponieważ jest tu wycięcie na kciuka. I jest bardzo ciepła, zapina się ją pod samą szyję. Jest naprawdę fajna. Zresztą z nami zobaczcie. Zaprezentuję się chociaż przez chwilę. Dobra. Oj. No jak ją się zapnę, jak się zapnę pod szyję, to jest naprawdę cieplutko. No i ma tutaj wyjście na palce. Druga kwestia, jeżeli jest naprawdę chłodno, to ja często o tym zapominam, ale mam przecież opaskę. Opaskę na uszy i dzięki temu mi nie wieje. Jeżeli widzicie, ja chyba nagrywałam jeden filmik z tą opaską, ale nie jestem pewna. Też o niej zapomniałam, dopiero dzisiaj szukałam. Jak ją założycie, to naprawdę jest o tyle komfort, że jest po prostu ciepło w uszy. Nie przejmujcie się wyglądem. Ja na przykład wyglądam jak debil w ogóle we wszystkich strojach do ćwiczeń i tutaj nie ma zmiłuj, po prostu tak już mam. I ostatnim elementem, o którym chciałam Wam powiedzieć, to jest komin. Ja mam komin z Polaru, dostałam go, jak kupowałam jakieś ciuchy termoaktywne, to dostałam gratis do tych ciuchów. No i on jest o tyle fajny, że mogę jak sobie... O, teraz cudownie wygląda. A, gdzie tu jest? O, jestem. Jest o tyle fajny, że mam tutaj ściągacz. I dzięki temu naprawdę nic mi tutaj nie będzie zimnego powietrza, zimne powietrze nie będzie mi wlatywało do szyi. I on robi robotę, jest niesamowity i bardzo, bardzo go sobie cenię i lubię. Ale po dzisiejszym przykładzie, jak widać, większe rzeczy pozapominałam. Ja Wam teraz daję dobre rady, bo dopiero stwierdziłam, jak wracałam zdenerwowana po 15 minutach biegania, że jednak jestem głupia i może trochę osób nie zdaje sobie z tego sprawy, jak ćwiczyć. Czy wiadomo, że człowiek powinien się ubierać odpowiednio do pory roku. Ja mówię teraz o takiej porze, gdzie tak naprawdę jest pogoda w kratkę i zdradliwa, bo niby świeci słońce, ale nie jest też tak mega ciepło. Więc pamiętajcie o tym, bo to jest dosyć ważne, jeśli chodzi o treningi. Żeby mieć długie spodnie, odpowiednie buty, bluzkę. Ja miałam bluzkę i bluzę na to. Frotkę do włosów, to jest chyba oczywiste. Ja mam jeszcze zegarek sportowy, albo po prostu zawsze sprawdzam, która jest godzina. Komin, jeżeli Wam jest zimno.
opaska na głowę, bluza, ewentualnie kurtka i możecie śmiało biegać. Ja biegam, kiedyś próbowałam biegać jeszcze z bidonem, z wodą, z czymkolwiek, ale tylko mnie to dodatkowo denerwowało, więc nie biegam. Teraz chcę, biegam ogólnie ze słuchawkami, słucham muzyki zawsze, ale mam takie słuchawki, które mi wpadają z uszu. Nie znalazłam jeszcze na tego złotego środka, bo nie mogę znaleźć odpowiednich słuchawek. Jeżeli Wy macie jakieś sprawdzone, no to fajnie byłoby, gdybyście się ze mną podzielili w komentarzu, a nuż może z jakichś rad skorzystam, bo naprawdę mam... A to jest mój straszny problem, bo jak biegam, uwielbiam słuchać muzyki, a często mi te słuchawki wypadają i denerwuję się, więc nie mam aż takiej przyjemności z treningu. Ale to tylko jeśli chodzi o treningi na dworze, bo na siłownię no to tylko na bieżni słucham muzyki, a tak to pozostałe ćwiczenia robię bez muzyki. No więc chciałam się z tym na szybko z Wami podzielić. Wiem, że tak naprawdę te rady są oczywiste, ale może komuś akurat się przyda. Latem wiadomo, jeżeli jest mega ciepło, no to ja krótkie spodenki, biustonosz sportowy i koniec. Zimą, no to wiadomo, to już więcej warstw ubrań leci. Ale to oczywiście według upodobań, bo niektórzy lubią biegać, jak im trochę jest zimno, nie wiem, dla mnie to jest trauma. Ja wróciłam teraz po 15 minutach treningu, ale idę przebrać się, znaczy przebrać, ubrać się cieplej i idę z powrotem, bo tak naprawdę nic nie pobiegałam. Wyszłam, zrobiłam sobie rozgrzewkę i stwierdziłam, że nie dam rady, tak? No i wróciłam do domu, bo chciałam się przygotować, ale stwierdziłam, że w międzyczasie szybko nakręcę film, żeby Wam powiedzieć, wiecie, na gorącą głowę. No, więc to wszystko z mojej strony, widzimy się w kolejnych filmach. Żegnajcie i owocnego treningu, bo ja właśnie idę na trening. Pa!